Back to the Piast, jedno z osiągnięć, o które byłem ostatnio często proszony, tym razem tworzę Polskę jako pole przy zachowaniu dynastii Piastów na tronie. Jeszcze to osiągnięcie robiłem na patchu 1.32, bo robiłem je na streamach na Twitchu. Więc rozpoczynamy naszą kampanię jako Opole. Do wyboru moglibyśmy zagrać jeszcze każdym krajem z dynastią Piastów na tronie, czyli o, to te takie mega różowe kraje, czyli jeszcze Głogów oraz Mazowsze. I w sumie muszę przyznać, że Opole ma zdecydowanie najlepszego władcę. Najlepsze przeceny na NEBie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Dodatkowo, że jest uczonym, to z 3-4-3 statystyki dość super sprawa. Też mamy całkiem niezłe prowincje, w tym mój ukochany Wrocław. Naprawdę uwielbiam to miasto. Każdy z tych krajów może stworzyć Polskę, a my dodatkowo możemy stworzyć Śląsk. Wystarczy, że będziemy wolni i zajmiemy Legnicę i Głogów. Następnie naszym celem albo równorzędnym celem będzie odtworzenie Polski, do której potrzebujemy następujących prowincji. Całą resztę równie dobrze możemy przekazać innym krajom. No, potrzebujemy się uwolnić. Najłatwiej będzie znaleźć kraje, które mogą nam w tym pomóc, czyli każdy kraj, który ma na rywalu Czechy. W tym wypadku są to Węgry oraz Austria. Austrio, wesprzyj naszą niepodległość! A, Węgry oczywiście mają okres pokoju z Czechami. Beznadziejnie. Jeżeli idzie o przywileje dla naszych stanów, bierzemy standardowo punkty Monarchy Points oraz tańszych doradców. W stanie mieszczańskim biorę również prestiż, bo również też na propsie. Im więcej prestiżu, tym więcej moralków i mniejsza agresywna ekspansja, a to nam się przyda po prostu. No dobra, mamy tylko jeden kraj, który jest chętny nas supportować. Pozostałym jednak zdecydowanie brakuje motywacji. Z doradców bierzemy jedynie pana od dyscypliny, niestety nie mamy żadnych super tańszych, więc musi nam on starczyć. No może jeszcze pana dyplomatycznego weźmiemy sobie również. Mamy częściowego Fuchsa, bo o ile nie mogę mieć tej kompanii nowogrodzkiej, bo z 3 do Siege'a, to mogę mieć kompanię Hajdżuków. Nie Hajdżu. Litewską kompanię, która ma naprawdę niezłego dowódcę. Nasze misje są niestety totalnie podstawowe. Chyba się nawet nie zmienimy, jak stworzymy Polskę. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Bierzemy moralki w górę i mamy Fuchsa. Czechy wyłączyły fort. No dobra, troszeczkę ryzykujemy, atakujemy z pomocą Austriaków, ale przeciwko sobie mamy Głogów, Brandenburgię oraz Muniś. No i oczywiście Czechy. Wunderwa! Zdobywamy fort? Bez załogi. Nie, Austriacy, nie atakujcie, nie róbcie tego, ja tu mam fort do zdobycia. No co za typy jedne. Może sobie odpalę politykę defensywną. Raczej też trzymajmy się Austriaka, naszego większego brata, i pomagajmy mu w bitewkach, bo mamy naprawdę dobrego dowódcę. O, czeska armia przestała właśnie istnieć. W sumie też poprawiajmy relacje z naszymi sąsiadami, zwłaszcza z Polską na tą chwilę. No nic, przesunąłem wojska na Głogów oraz na prowincję Brandenburgii, a nuż uda nam się ich na Whitepiece wyjąć za chwilę. Wallbridge. No i aż chciałoby się szturbować. No i Głogowa nie zdobędę. Od Munichu nawet zdążę ugrać coś więcej niż tylko Whitepiece. Wojenne reparacje oraz pieniążki. W sumie podnosimy stabilność. Niemcy chyba mają problemy w stolicy, więc podziękowaliśmy im za udział w tej wojnie. Lecimy na naszą kopalnię złota. Oby nikt mi nie przejął. No i łoimy ostatnie wojska czeskie. No mam nadzieję, że łoimy. Halo Austria, gdzie jesteś? Dobra, piękne zwycięstwo naszego opolskiego o kurde! A więc w zasadzie wojna wygrana, rozwiązujemy naszą armię najemną, a normalną armią wracamy do stolicy. No to taki wężyk zrobiliśmy do naszej kopalni złota, nie ukrywam, może być dla nas bardzo przydatna. Niestety kosztowało mi to troszeczkę lojalności u Austrii, więc może naprawmy to. No i czas teraz też wymienić nasze pożyczki, bo możemy mieć dużo pożyczek po 36 golda 1% i stać nas na spłacenie wszystkie pożyczki 4%. Nawet coś zostało. Zwiększamy liczbę wojska do 9000, bo mnie czekają mimo wszystko czeskie bunty lub łogowskie za jakiś czas. Zmniejszmy naszą autonomię na podbitych terytoriach. Koniecznie biorę kulturę czeską od razu do akceptowalnych i zajmujemy się teraz devingiem naszej kopalni złota. Pieniążki! No i wreszcie nasza ekonomia zaczyna jakkolwiek wyglądać. Kopalnia złota rozwinięta, tylko jeszcze tą autonomię trzeba się nam stąd ewidentnie pozbyć.
naszych dyplomatów wyślijmy do budowania lepszych relacji z Czechami. No przecież gdy będę żądał całego ich terytorium, to nic jak tylko Czesi będą na pewno się cieszyli z tego, że do nas dołączą. Co tu się stało? Polska wypuściła Gdańsk z zakonu. Co oni odwalili? Tak, Austria, bardzo cię lubimy. Chcemy poprawić nasze relacje z tobą. Pierwsze rozwinięcie naszego rządu, no to standardowo manpower dodatkowy. Nikt się nie spodziewał renesansu w naszej stolicy ze złotem. Fokus zmienimy na punkty administracyjne na początek. Sobie ładny początek po 14 latach. No jak zwykle, Lukasa zaskoczyli buntownicy. Oh my god, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio sprzedałem komuś renesans. Mojego sojusznika stać na to. W sumie budynków handlowych nie ma sensu za bardzo nam stawiać, bo jesteśmy na styku zarówno saksońskiego trade nodu oraz krakowskiego, więc tu na handlu na razie nie zarobimy. Wszystko leci w kościoły. Przedał sobie naszą stolicę do Wrocławia, bo tak po prostu. Lubię to miasto. Co ta Dania? Czemu jej świat nienawidzi? Uwielbiam ten event, uwielbiam. Teraz nasza prowincja Rudawa staje się rudą wartościową prowincją. To nie powinno być 5 golda? I tutaj niestety w swoim geniuszu popełniłem błąd, bo zapomniałem, że w Legnicy też były kryształy i tutaj je powinienem jednak wprowadzić, bo Legnica to jest trade region krakowski. O, docelowo będę chciał uderzać mimo wszystko w bałtycki region handlowy. A ten saksoński to tak jest brany z każdej strony przez wszystkich. Nie ma to jak być Lukasem i sobie przypomnieć po 20 latach, gdzie ja mam kurde kupców. A przenoszę jednego do Saksonii, będziemy tutaj korzystali z mechaniki poprawiania relacji i szybszego obniżania agresywnej ekspansji, żeby móc jeszcze więcej popodbijać. Ktoś tu dzisiaj wykorzysta Polskę. Nic nie. Więc zaatakujmy przy wsparciu Polski Czechy. Naprawdę Niemcy skasowali swój fort? Okej, zobaczcie, jak pięknie Polska się wykrwawia w jakichś bitewkach. Jeszcze jakby tak Litwa trochę wojska potraciła, byłoby jeszcze lepiej. Może jednak tak czy siak wyjmijmy jakoś bardzo szybko tych Niemców z wojny. O, mogę dzięki temu jeszcze więcej podbić. No, trzeba będzie docenić Polskę w tej wojnie, jak pięknie umiera za nas. Kurka, wygrywa te bitwy. Wreszcie też możemy wybrać pierwsze idee. I zobaczcie, nawet po tych ideach, które tutaj widzicie, powinniście dojść do wniosku, jaki zestaw idei jest najlepszy. Na Śląsk wydaje mi się, że będą bardzo dobre dwa zestawy idei ekonomiczne oraz ilościowe i standardowa gra pod rozwijanie developmentu w prowincjach lub dyplomatyczne i humanistyczne, żeby przyspieszyć zbijanie naszej agresywnej ekspansji i jeszcze więcej i szybciej podbijać. Niemcy znowu nam płacą oraz walnęliśmy im upokorzenie. No i koalicja nam nie straszna, a Polska naprawdę się wkurzy. Niech Polska się poczuje wykorzystana, bardzo wykorzystana. Nara Polska, było miło. Mamy okazję też zdobyć możliwość, że jakiś sojusz Royal Mariage z Brandenburgią, znaczy Burgundią jak zwykle, bo dużo nam nie brakuje, jakby serduszko się pokazało, to już byśmy mieli z nimi sojusz. A wiecie, no Burgundia, bez następcy, zawsze fajnie ją dostać. O, Austria jednak mnie z powrotem kocha, jak miło, jak fajnie, darmowe punkciki, lecimy na wojnę. Łapiemy sojusz oraz Royal Mariage z Burgundią, przepraszam. I tak liczę na to, że bogowie RNG się do mnie uśmiechną i wpadnę i dostanę te wszystkie terytoria dla mnie. Burgundzkie. Bo jest na to szansa. Jesteśmy księstwem w Holy Roman Empire, więc spełniamy ten warunek podstawowy. Możemy też już utworzyć Śląsk i mieć fajniejszy, bardziej epicki napis niż Opole. I tutaj mała uwaga. Na Wikipedii jest napisane, że jako Śląsk możecie zrobić ten achievement, ale osoby na Twitchu mi reportują, że był z tym problem i osiągnięcie znikało. Więc jak utworzycie Śląsk, zobaczycie potem w achievementach, że wam to osiągnięcie zniknęło, zróbcie Alt F4 i grajcie dalej jako Opole, Głogów czy Mazowsze. Aż do utworzenia Polski. Możliwe, że na najnowszym patchu zostało to poprawione. I dosłownie zmienił nam się tylko i wyłącznie kolor na Śląsk. Taki bardziej zielony, epicki kolor. Wszystko pozostało bez zmian. Misje, idee, tak czy siak mieliśmy śląskie, więc nic się nam nie zmienia. W sumie fajnie by było, jakby Śląsk podczas formowania mógł dostać w Raciborzu od razu kopalnię węgla. Byłoby to wyjebiste. Jako, że Austria non toper żąda ode mnie terytoriów, to spróbuję jednak przejąć od niej władzę w Holy Roman Empire. Możemy też już Polskę uczynić naszym rywalem i znowu autonomia w dół po naszych podbojach. No zdecydowanie mam imperialne ambicje, więc skorzystajmy z tego. XD, trzech elektorów na mnie głosuje, a na Austrię tylko jeden. Ale że jak?
skąd ja mam aż tyle, oh my god, się chyba polubiłem z cesarzem, tak? Tylko oczywiście obecny cesarz musi mieć 32 lata. Co nam się pierwsze przyda? Chyba mniejsza agresywna ekspansja. Wykupiłem bulle, żeby nam szybciej rosło papal influence oraz okazało się, że ma naprawdę dobre relacje z papieżem, co wyjebiście wpływa na to, jak szybko nam rośnie właśnie papal influence. Tylko gdzie to było napisane? O, tutaj! Że im lepsze relacje, tym więcej dostajemy poparcia co roku. O, jeszcze mamy tutaj naszych oddanych sojuszników. Wyjebiście. Próbujemy przejąć Romanem Empire. Z tego co widzę, Mainz jest na granicy popierania nas, dlatego będziemy poprawiali z nimi wpływy, bo pamiętajcie, że one też mają wpływ na poparcie. Chyba przyjmiemy uchodźców z Bizancjum, jak zawsze. No nie, jakieś heretyckie bunty we Wrocławiu jeszcze? Niestety nawrócenie Pragi na katolicyzm to dość upierdliwy moment i musimy podbić naszą stabilność, żeby móc nawracać ją. A naprawdę mam już wszystkie inne modyfikatory zebrane. Kolejne rozwinięcie, no to zdecydowanie chcemy obniżkę autonomii. No i teraz bardzo powoli nawracamy Pragę. Bardzo powoli. Wysłamy naszego dyplomatę, żeby już szykować nasze roszczenia do Krakowa, bo jak wiemy, Kraków zawsze należał do Śląska. Ale niestety też w międzyczasie zostałem zawołany do durnej wojny Palatynatu z jakimiś badziewiami. Jakby to powiedzieć, Kraków od zawsze był śląski! I w sumie cofnijmy się, dorekrutujmy armaty i dopiero wchodźmy. To jest chyba drobny overkill na Polsce. Muszę przyznać, że to było nawet bardzo szybkie. Wow, sporo pieniędzy dostanę z tej wojny. No i uwielbiam ten moment, kiedy całą robotę za mnie robią sojusznicy, ja nic nie muszę robić. No i zdarzyło się, nowy książę Jerzy Wery, pierwszy Piast. No od Polski bierzemy pieniądze oczywiście i bardzo rakowe granice. Po pierwsze i najważniejsze po to, żeby odciąć Polskę od Austrii i żeby ona mi jednak nie była podbijana przez nią. Sam natomiast wypuszczam Galicję Wołynię oraz Mazowsze na wasala, bo w zasadzie to wasali. I póki pamiętam, odpalamy również Strong Duchies, żeby nie mieć aż tak przywalone w naszych dyplomatycznych relacjach. Pamiętacie, co mówiłem na ten temat, że nie będę miał długo wojny, bo wziąłem misję na Manpower? What the fuck? Dwie wojny naraz! Odwalcie się! Jej, dostałem prowincję, jak fajnie! Zgorzelice. W sumie tak nazwa pasuje nawet do tego, co tutaj mamy. Oh yeah, Gold Rush! Udało się! Jestem cesarzem! Whee! Mam nadzieję, że za ten creepy śmiech zasłużyłem na lajka i za to, że zostałem śląskim cesarzem Niemiec. Śląsk cesarzem Holy Roman Empire. Jeszcze tylko 20 lat i będę miał Pragę nawróconą i będę mógł rozwinąć mój monument. Jej! Jako cesarz mamy 633 manpowera, możemy posiadać 55 tysięcy armii. Chyba będziemy bardzo szybko kończyli Polskę. Austria chce mi wprowadzić Habsburga na tron. No chyba nie! Potężni piastowie mają rządzić. Okazja! Od razu lepiej, 7 lat tylko. Co tu się w Anglii stało? Jak oni to stracili? Ej, w sumie to tak śmiesznie wygląda. Britain, Britain. Dosłownie przed chwilą powiedziałem na czacie, jak to nagrywam, że potrzebuję pieniędzy. National Bank. A co mnie to? Skoro zostałem wplątany w taką wojnę, to weźmy sobie złotą erę od palmy. Czemu ta gra mnie kusi? Czemu? 6-4-4 władca. A, dobra, co mnie to? Dobra, tradycji stało się zadość. O, powiedziałem prawidłowo. Gordonia wchodzi na tron. I przeprowadzamy też Pragmatic Sanction. Czyli, że kobiety też mogą być cesarzami Holy Roman Empire. Wreszcie nawróciliśmy Pragę. No i zapożyczamy się i budujemy monument? Czas, żeby Warszawa wróciła do Mazowsza. Gdzie jej miejsce? No, tym razem Warszawa ładnie się broniła. No naprawdę, Praga mi padła. Jakim cudem? Praga obroniona i wyzwolona. No lećmy teraz jakichś kolejnych zdrajców śląskich w Głogowie zarąbać. Gdzie się podziało Wojsko Polskie? Bo tak w zasadzie w Przemyślu jest. Nigdzie go więcej nie widzę. Gdzie oni są? Dobra, Śląskiem zajmujemy Królewiec i w sumie niedługo lecimy na Wilno, aż będziemy też kończyli już pomału wojenkę. Jeszcze będę chciał zabrać jakąś jedną pojedynczą pruską prowincję, żeby wypuścić zakon i odbić całe wybrzeże Bałtyku w kolejnej wojnie. A to obszar Prus zajęty. O tak, lubię to. Dobra, bierzemy ziemię sandormierską z Ostrudę, żeby wypuścić zakon krzyżacki. No i wszystko, co mogłem dla moich podopiecznych,
odbiłem. Naprawdę, teraz to dostaję, teraz. Kolejną ideę, którą bierzemy, to standardowe ilościowe. To się świetnie nam spisze, zwłaszcza w połączeniu z ideami ekonomicznymi, bo mamy niesamowicie mocną politykę dodawania. Wreszcie pojawił się kolonializm. Czekałem na niego. Portugalii. Nie wierzę, że to robię, ale Śląskiem przeprowadzam drugą reformę. Czy Flandria ma dołączyć do Holy Roman Empire? No chyba tak, zawsze 11 punktów więcej. Naprawdę, w Burgundii Protestant Reformation. Okej, bierzemy Levy Sharp Taxes, żeby mieć tańsze budowanie budynków i budynki po 66 golda. Wyjebiście. A w sumie wszędzie. No i Austria wezwała mnie do niepotrzebnej nikomu wojny z Polską. Dlaczego to się musiało wydarzyć? Nikt tego nie wie. Czwarte rozwinięcie rządowe, to raczej wezmę tańszych doradców. Chyba dostaję Bęcki pod Królewcem. Czemu? Moje wojsko jest takie słabe. O tak. 6-3-1. Jeszcze 25-letni? Czuję się oszukany. Ulepszmy monument w Pradze. Kto potrzebuje normalnie manpowera? Ja tam nie wiem. Wypuściłem potwora zwanego zakonem krzyżackim, który ma naprawdę sporo roszczeń. A Burgundczyk wciąż żyje 74 lata. Kiedy ty umrzesz, człowieku? Ta ziemia może być moja. Wreszcie! Ja naprawdę zaczynam uważać, że mam komputer na podsłuchu. Tylko coś powiem i to się dzieje. O tak, pierwsza unia. Burgundio, witaj! O, tak. Ta unia po prostu nam się należy. Też jesteście tego zdania, czaty? No, Francja atakuje czy nie atakuje? I od razu Śląsk jest great powerem czwartego poziomu. Śląsk hegemonem Europy. No i mamy to. I można sprowadzić do wojny z Francją, na którą w sumie nie jestem gotowy. Pozwolić przetłumaczyć Biblię, czy jednak ją spalić? No, chyba spalmy. I protestantyzm uderza głównie we Włochy. Nie będę ich żałował. To będzie troszeczkę overkill, ale może bez Austrii i Danii. W takim razie zaatakujmy. Co to ma być? Lecimy na Pragę. Niu? Ja wam dam Polakom tutaj się mi wbijać. Totalna anihilacja. A nie zdążyłem zobaczyć, jakie statystyki mam armii. Tunis mi tu przyszedł, no nie. Tunis w Przemyślu. To słyszał. No to nic na to nie poradzę, no. Mogę tylko streama skończyć. To nie jest zależne ode mnie. A jak tam idzie? No ładnie Kastylia zajmuje, ładnie. I dopadliśmy wojsko tudajzyjskie pod Królewcem. Idę w dyplomatyczne idee i ewentualnie może jakieś, które będą zwiększały mi diplomatic reputation. Bo jednak na uniach utrzymanie niskiego liberty desire nie jest żadnym problemem. Ani zamierzam ich ani anektować, a za to przydają mi się dyplomaci do poprawiania relacji i do budowania curry favors w celu wrzucenia naszej dynastii na tron. Reformacja się pojawiła, o nie, złe ludzie. Uj, co tak tutaj tak czerwono? No i cyk, znowu zjadamy Polskę. O co komu manpower, jak może mieć wyjebisty monument, prawda? A Hiszpania tylko 9 favorów mi dała? Co tak malutko? Nie no, całkiem ładnie nam się ten Śląsk rozrósł. Została nam w sumie jeszcze jedna, może dwie wojny z Polską. Ech, niestety dwie. Wszyscy ode mnie chcą tylko i wyłącznie moich śląskich pieniędzy. No co to ma być? No i monument w Pradze rozwinięty, dzięki temu dostajemy więcej Imperial Authority. Ale czy to... Tak, let's celebrate. Ale czy to nam zmieni jakoś bardzo sytuację? Chyba nie. Udało się! Udało się! Piast na tronie Austrii! Moi drodzy, to ten moment! Zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Yeah. Sukienicę rozbudowujemy. Nie! Burgundia staje się moja, czemu? I od razu Dutch Revolt. Wyjebiście! No to skoro dostałem całą Burgundię, wykorzystajmy to, bo czemuż by nie, taki mały Śląsk. I przenieśmy naszą stolicę do Amsterdamu. I potwierdzone info, przeniesienie stolicy jednak do kultury Dutch zapobiegło naszej rewolcie i wojnie domowej. Trzeba zwiększyć nasze udziały w handlu English Channel, więc musimy rozbudować nasze porty. No to Duńczycy odrzucili naszego pretendera do tronu. Nie podoba mi się. Ale po to zbieraliśmy dodatkowe punkty zapasowo, żeby je właśnie użyć w takiej sytuacji. What the fuck? Co mnie robi rosyjska piechota? O tak, lecimy z koksem. Dopadlibyśmy armię austriacką pod Wiedniem bez większego problemu, gromiąc naszych przeciwników. Może poprośmy o lekką pomoc. Muralki zawsze na propsie. Trochę duża wojna. Co za upierdliwi Austriacy. Dopiero Bęcki pod Pragą zostali i już mnie chcą bić dalej. Wiedeń po roku padł. Nawet dość długo. Myślę, że Francję trzeba wezwać do pomocy, jednak mimo wszystko. Czemu Dania nie bierze udziału w tej wojnie? Co to ma być? Aha, Dania ma problem. Nie dam wam w Pragi. Jak to Wiedeń zdobyli już? Co to ma być w ogóle? Oh my god, dobra. Kolejne Bęcki zbieram, ale Praga obroniona. Znowu trzeba lecieć na Wiedeń, żeby go obronić, póki tutaj jeszcze nie ma dużej załogi w tym forcie. Dobrze, niech mi nie przejmie Wiednia.
Wiedeń jest mój! Mój ci on! Sytuacja opanowana, zdobywamy kolejne fortece. Do tego jeszcze za chwilę Savoy wypadnie z wojny. I cyk, pieniążki. 500 golda, 135 tysięcy strat. Tak, cenimy naszego śląskiego żołnierza. Naprawdę. No i Austria została sama. No chyba nie? To jest jakaś masakra? No to czas poprawiać relacje z naszymi sąsiadami. Tak nawet bardzo. Wszyscy dyplomaci to robią. No, Piastowie zajmują coraz więcej tronów. Zdecydowanie. No dobra, może jakoś to przeżyjemy. Nie ma żadnego dużego kraju. Zobaczymy to. Więc Węgry i Austria są pod naszym butem. Gdy jedna wojna to za mało. Nie no, tragedii nie ma z tą koalicją jednak. Nie ma. Poprawiajmy dalej relacje z każdym takim pobarańczowym tym krajem. Dla mnie wszedł w koalicję potem. No fucking way! Łykaj to! Iwan Piast w Rosji! Odbijamy zakon dla Śląska. Przy okazji robimy rezerwat polski składający się z Chełmna, Dobrzyna, Kujaw oraz Inowrocławia. W sumie same Kujawy. Ostatnia prowincja polska. O, coś czuję, że może jeszcze nam się uda wrzucić naszego tutaj następcę na tron. Miesięcznie 57 punktów dostajemy. 0,57. Coś z Ligą Hanzatycką, ale Imperial Authority dostaje za to, jak ich powstrzymam, więc też tak postąpię. No nic, zbudujmy śląską flotę, zobaczymy jak to będzie. Już nie przeczuwam tutaj dużych sukcesów. Skoro tutaj są już Piastowie w Danii, to ja odmawiam dołączenia po stronie Danii. Chociaż czekajcie, nie, bo wtedy nie dostanę Szwecji. Muszę się zastanowić. No to niestety, Dania zostaje sama w tej wojnie. A my bierzemy sojusz ze Szwecją. Royal Mariusz ze Szwecją i próbujemy wrzucić naszą dynastię na ten tron. I cyk, przeprowadzamy kolejną reformę. Jako, że mam dużo pieniążków, możemy odpalić misję na tańsze budowanie i inne misje też możemy sobie w sumie odpalić. No i możemy teraz budować dużo tanich manufaktur. Tylko oczywiście jeszcze to by nam się przydało. Ale nie, mam to. Wyjebiście. No to lecimy. Zniszczyć chłopstwo, czy jednak dać mu się szerzyć? Nie no, niszczymy, nie? Jakieś republiki. Ale ładnie zabudowujemy Śląsk w sumie. Nie wierzę w to! Ja w to nie wierzę! Czemu oni mają tyle prestiżu, a ja go nie mogę mieć? Czemu oni jeszcze Moskwy Rosji nie mają? Nie! Czemu? Czemu te boty są takie? Czemu mi to robią? Dobra, Piastowie są na tronach. Teraz już tylko te trony przejąć w zasadzie. Czemu mam łososiowych Piastów? Nie no, mogę mieć wojnę z Czechami, z Brandenburgia, to tu by można było pójść i tak dalej. Tylko właśnie pytanie, czy ja chcę to, czy chcę Rosję zdobyć? No bo Rosji mi nie utworzą, nie? A mają chyba wszystkie prowincje potrzebne do utworzenia Rosji. Dobra, no jak wpadnie, to wpadnie. Nie no, raczej będziemy otwarci, nie? Improve relations zwiększone, mniejsza agresywna ekspansja. Albo wszystkich wkurzyć, albo stracić... Nie no, wkurzamy ich! Bishop refused resignation. Let's burn them all! Powiem szczerze, jeszcze nigdy nie atakowałem na tym Cassius Belli. Naprawdę. No i wymuśmy jedność religijną. I pieniążki, i tak dalej. Polska chyba przeczuwa, że coś się zbliża. Naprawdę. No tak, wreszcie. No chyba, że dołączymy Polskę do Imperium. Nie, atakujemy. Z każdej strony. Ja się pytam jak. No to jakby to powiedzieć, czas zdobyć koronę Savoyu. Jakkolwiek się to nazywało. O tak, mamy to! Mamy to! Dania! No to lecimy! O, Francja pomoże. Dokończamy dzieła zniszczenia, Polska staje się... W sumie przestaje istnieć. Savoy wpada pod Unię. Jak tam nasz Hunter Admiral daje radę? Oh my god, ale rzeźnia floty duńskiej. I jednocześnie dał nam to wygraną? Prawie. No i zdobywamy Unię nad Danią. Nawet nie mamy jakiejś dużej koalicji. No i przystąpmy do zaliczenia naszego achievementu, czyli utwórzmy Polskę. W sumie dajcie mi znać w komentarzach, jakie achievementy na takie kraje chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. No i oczywiście zachęcam do wspierania mojego kanału, jeżeli lubicie takie odcinki, nie wiem, poradnikowe do krajów, poradnikowe do osiągnięć. Zachęcam. Polskimi ideami chyba będą dobre, nie? Zobaczymy. I z przywróconymi Piastami na tron. Dodatkowo jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, żeby zdobudować Europę pod kątem dynastii zasiadających na tronie. Jak zwykle mamy Polish Poland, bo mamy Polish Holland. Żart. Grając Śląskiem zostałem cesarzem Holy Roman Empire. Polecam zapoznać się z tym filmem, gdzie utworzyłem Holy Roman Empire jako Austria. W tym filmie tłumaczę po kolei wszystkie ważniejsze incydenty oraz unikalne mechaniki, co pozwoli wam w łatwy sposób zdobyć osiągnięcie cesarz nie tylko z nazwy. A jeżeli lubicie to co robię, jeszcze raz zachęcam do wspierania tego kanału.